którzy dotrwali do dzisiejszego dnia, tych, którzy wstali na tą wczesną godzinę. No i cóż, zapraszamy na wystąpienie Technologia wyzwanie dla szkoły, czy szkoła wyzwanie dla technologii? No jest to drugie na pewno pytanie. Ciekawe jest, czy uda się odpowiedzieć satysfakcjonująco. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Kurowski. Jadę do Państwa od 3 godzin w te majowe mrozy. Słońce piecze. Ja wiem, że Warszawa trochę na wschodzie, ale dzisiaj wyjątkowo jest gorąco. Zastanawiałem się, czy po prostu nie wiem, dzieciakom basenu. Ale jadąc do Państwa, też miałem chwilę refleksji, zadumy przed tą konferencją, żeby podnieść rzeczywiście te wszystkie konteksty technologiczne do szkoły. Po drodze Państwo, więc na odcinku Poznań-Warszawa naliczyłem chyba 8 znaków drogowych z symbolem słuchawki. I tak sobie pomyślałem, jak ta pani do tego dziecka, Jasia Małgosi, opowiada o tym znaku z tą słuchawką. Tam jest też jeszcze kawałeczek takiego kabla. Do tego kabelka jeszcze wrócimy. Ale rzeczywiście, no, troszeczkę nam się pozmieniało. Nie tylko ten klimat, ale i te technologie, no bo oczywiście budki telefoniczne nadal stoją i one są dostępne. Ale taki Jasiu przecież może oczywiście powiedzieć, że ma swój smartfon i z tego smartfonu w każdej chwili może skorzystać. Oczywiście, że telefon komórkowy może się rozładować, ale pomyślałem sobie, no tak, ale ile my numerów telefonów, taki Jasiu, Małgosia pamięta, żeby rzeczywiście skorzystać z tej budki telefonicznej. Mówię to tylko po to, żeby pokazać Państwu, jak się zmienia ten kontekst technologiczny, jak to szybko następuje i o tym dzisiaj parę słów też będę chciał powiedzieć. A jak już o tej trasie, to jeszcze jeden wątek, bo mijałem kolumnę samochodów wojskowych, nie wiem, czy to już ćwiczenia NATO, jechały na wschód, a w radiu była informacja, że z drona zestrzelono kolejnego terrorystę na granicy albańsko-pakistańskiej. A nie dalej jak 2 tygodnie, chyba drony to właśnie cieszyły się największym zainteresowaniem w kontekście zakupów na komunię. Więc no niestety ta technologia z jednej strony w cywilnych zastosowaniach edukacyjnych w szczególności może nam pomagać, ale z dużą rezerwą do niej trzeba się odnosić. Ja troszeczkę dziwię się, że mnie zapraszają na konferencje edukacyjne, bo reprezentuję Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ale chciałbym też dzisiaj Państwu powiedzieć, dlaczego szkoły tak naprawdę przypominają centra superkomputerowo-sieciowe i w jaki sposób mogą Państwo korzystać z doświadczeń wieloletnich, w zasadzie 2 dekad problemów, kontekstów technicznych, z którymi się borykamy. Czy ja mam pół godziny czy 40 minut? Pół godziny. Więc jak o tych superkomputerach, to ja bym chciał Państwu pokazać wykres. On mniej więcej się tak zachowuje liniowo. To jest po lewej stronie na osi OY jest wydajność mocy obliczeniowej. Osi OX to są kolejne lata. Najszybszy superkomputer, który instalowaliśmy w 1993 roku, który trafił na listę top 500, listę najsilniejszych superkomputerów na świecie, ma w tej chwili moc nawet nie najnowszych smartfonów. To jest gdzieś poziom smartfonów sprzed 2-3 lat. I tak naprawdę jesteśmy w stanie rzeczywiście bardzo szybko te informacje, dane przetwarzać, ale nie idzie z tym zaawansowana funkcjonalność niestety, a w szczególności ten kontekst wykorzystania użytkownika jest coraz, obawiam się, ubogi.
bo moc obliczeniowa porównywalna, myślę, że większość z Państwa pamięta czasy Spectrum, Commodore, Atari, moc porównywalna właśnie z takimi komputerami w 1969 roku była wystarczająca, aby przeliczyć trajektorię całej misji na Księżyc. Jakbyśmy chcieli tylko iść po klucz mocy obliczeniowej, to rzeczywiście urządzenia końcowe są coraz bardziej silniejsze, jeśli chodzi o moc obliczeniową, ale rzeczywiście nie zawsze idzie w parze ta funkcjonalność i scenariusze wykorzystania. To niestety odnosi się też do edukacji. Padają głosy, dyskusje, debaty w kontekście tego, że rzeczywiście ten postęp technologiczny jest na tyle szybki, że rzeczywiście ten rozwój sztucznej inteligencji nastąpi bardzo szybko i w niedługim czasie roboty przejmą funkcje człowieka, zastąpią nas, a być może nawet będą zdolne do prokreacji. Mam nadzieję, że tego dnia nie doczekamy. Natomiast prawda jest taka, że jesteśmy bardzo, bardzo daleko. Myślę, że co najmniej kilka dekad. Ja nie wiem, co tam wojskowi robią i nad czym pracują, ale jeśli chodzi o cywilne zastosowania, to komputer, który instalowaliśmy w zeszłym roku, znalazł się chyba na 83. miejscu najsilniejszych komputerów na świecie. W tej chwili ten pobór mocy jest na poziomie kilku megawatów. Cała instalacja jest kilkanaście megawatów, więc potężne przetworniki, cała infrastruktura, żeby utrzymać zasilanie takiego dużego superkomputera. Myślę, że od strony funkcjonalnej, jak spojrzymy na problemy, które rozwiązujemy, myślę, że nie jesteśmy nawet na poziomie mózgu małpy, szczura, może jakiejś bakterii albo jakiegoś prostego zjawiska fizycznego. Co więcej, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ile średnio mózg dziecka, mózg ludzki zużywa mocy energetycznej, mierzonej w watach. To jest około 30 średnio wat. Więc jesteśmy przynajmniej o 6-7 rzędów wielkości bardziej wydajni niż maszyny. Wspomniane Atari, ja bym chciał Państwu też pokazać, czym dysponowali uczniowie, nauczyciele ponad 20 lat temu. Podstawowe parametry. Wbrew pozorom gry czy aplikacje, one się za bardzo nie pozmieniały. Jak zobaczycie Państwo nawet najnowsze telefony, nawet niektórzy próbują zmniejszać rozdzielczość, żeby w mniejszej rozdzielczości jakoś się lepiej czują. Dzieciaki na przykład w Minecrafcie się odnajdują bardzo szybko. Wbrew pozorom nie moc obliczeniowa i nie rozdzielczość, chociaż to się oczywiście znacznie poprawiło, ale zupełnie inne parametry są w tej chwili istotne. Urządzenia, w szczególności urządzenia mobilne, tak jak smartfony, ale coraz więcej różnego typu czynników, sterowników, zaczynają funkcjonować pod warunkiem, że są podpięte do internetu. Albo cały proces kontroli, aktualizacji oprogramowania wymaga dostępu do internetu. O ile te pozostałe parametry, one oczywiście się poprawiły, ale poprawiły się w moim skromnym przekonaniu w wielu zastosowaniach niepotrzebnie. Natomiast rzeczywiście zupełnie inny kontekst urządzeń i komputerów Państwo muszą w tej chwili uwzględniać, ze względu na to właśnie, że komputer nie jest tylko maszyną w trybie offline, nie jest tylko jednostką przetwarzającą, ale rzeczywiście pozwala i umożliwia i wspiera procesy komunikacji. Tu po prawej stronie dwa zdjęcia, taki eksperyment, który robiliśmy. Byliśmy w stanie, krótko mówiąc, w czasie rzeczywistym bardzo zaawansowane modele 3D generować. Generowaliśmy je, żeby było zabawniej, we Francji. Po sieci w czasie rzeczywistym, bo mamy w przypadku transmisji wideo 1,24 sekundy, żeby poradzić sobie z obliczeniami, z integracją. Wysyłaliśmy do dzieciaków, które z kolei były w Szwecji, nauczycielka była w Poznaniu. Oczywiście w trybie takim interaktywnym dawało się transmisję
wideo HD przeprowadzić razem z aplikacjami interaktywnymi, przetwarzając i wysyłając wiele strumieni do użytkowników. Teraz trochę o nowych urządzeniach. Z perspektywy naszego centrum już od kilku lat, my chyba więcej inwestujemy w przestrzeń dyskową, szeroko pojętą. To są archiwizatory lub urządzenia, które pozwalają nam gromadzić dane, bo rzeczywiście tych danych gromadzimy coraz to więcej. I to nie tylko państwo, zaraz podam przykład, nie tylko instytucje, szpitale. Już o szpitalach też ciekawy przykład. Państwo pójdą do szpitala. W wielu szpitalach nowo zakupione urządzenia generują bardzo duże rozdzielczości obrazy 3D, różnego typu skanery, tomografy. No i rzeczywiście szpitale sobie z tym nie radzą. Co robią szpitale? Nagrywają to na DVD, odkładają na półki. Jak przyjdą Państwo z powrotem do szpitala, to Pani po prostu sięgnie gdzieś tam na półkę, odszuka DVD. Nie jest to w trybie online. Teraz, żebyśmy abstrakcyjnie może nie rozmawiali, przez perspektywę Państwa doświadczeń i Państwa danych, które generujecie. Kto jestem ja? Tutaj trochę starszy. Moje 25 lat życia, które w postaci analogowej zostało wytworzone przy okazji licznych imprez domowych. Byłem w stanie, to około 1000 zdjęć, byłem w stanie pomieścić na 4 GB pamięci, czyli takim małym memory disku. Flash drive. Ja pokazuję ten slajd i to nie jest tak, że nie chcę zmieniać slajdów. Ja po prostu cały czas mam nowy komentarz do tego slajdu. W 2011 urodził nam się pierwszy syn i przez 8 miesięcy zapełniliśmy z małżonką tablet, bo 8 gigabajtowy. Więc no, problem oczywiście, bo chcemy cały czas przechowywać te dane. Kupiliśmy dysk, urodził nam się drugi syn, więc okazało się, że już nie w 8 miesięcy, tylko chyba w 3 miesiące kolejny dysk został zapełniony. Ponad rok temu urodził się trzeci syn. Zanim się urodził, kupiłem, to się tak ładnie nazywa, Storage Area Network, czyli taki powiedzmy sprzęt, który rzeczywiście profesjonalny, z kilkoma już dyskami. I tam rzeczywiście te zdjęcia lądują. Ale parę tygodni temu małżonka mówi: słuchaj Krzysztof, ale wiesz o tym, że te zdjęcia są bardzo, bardzo ważne i my ich nie trzymamy tylko w domu, tylko też w innym miejscu. Więc teraz moim kolejnym wyzwaniem jest to, żeby po prostu te wszystkie dane, które mam zgromadzone fizycznie w domu, można było gdzieś po prostu jeszcze synchronizować w innym miejscu. Pomyślcie Państwo o swoich danych i o tym, jak w kontekście na przykład szkolnym, kiedy dostarczycie cyfrowe urządzenia, cyfrowe narzędzia pracy uczniom, nauczycielom, jak ten wolumen danych po prostu będzie szybko się i sam problem będzie się eskalował. No właśnie, i w kontekście tego, że mamy takie, jakie mamy te wyzwania, ja bym chciał wrócić do centrów superkomputerowych i do całego kontekstu naukowego. Otóż w 1997 roku zaczęliśmy pracę nad naukową siecią Pionier. Nomen omen, ta sieć naukowa od samego początku też miała w takiej swojej misji, statucie kontekst edukacyjny. Zresztą z angielskiego mówi się o NRENach, czyli National Research and Educational Network. To jest 97 rok. Startujemy z projektem budowy środowiska naukowe łączą szybką siecią światłowodową. 97 rok. Ośrodki naukowe w Polsce. Tak to wygląda w 99. W 99 roku takim manifestem naszym naukowym mówimy głośno, zresztą wysyłając odpowiednie informacje też do poziomu ministerstw różnego typu, że światłowody rzeczywiście są medium, które należy stosować w kontekście w szczególności inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury sieciowej.
Dlatego, że światłowody mają jedną bardzo fajną cechę. To samo medium, czyli ten sam światłowód, pozwala nam transmitować coraz większe wolumeny danych. Innymi słowy, nie zmieniamy samego medium, tylko zmieniamy urządzenia końcowe. I zaczynaliśmy od megabitów, później był 1 gigabit, później było 10 gigabitów, teraz cała Polska, przeskoczę slajdy, pokryta jest infrastrukturą pełnego, tak to chyba w tej chwili wygląda, pełna infrastruktura światłowodowa. W kręgosłupie mamy 100 gigabitów na sekundę, między Poznaniem i Warszawą. Już od ponad roku operacyjnie mamy 400 gigabitów na sekundę, a w jednostkach badawczo-rozwojowych pracujemy nad przepustowościami 1 terabit na sekundę. Poruszamy, czy z miejsca do miejsca przesuwamy dane z prędkością światła. Tu się nic nie zmieniło. Natomiast rzeczywiście jesteśmy w stanie coraz więcej tych kanałów wirtualnych tworzyć i coraz większe przepustowości uzyskiwać dzięki temu, że w jednym światłowodzie to światełko na różnych częstotliwościach sobie tam płynie i tą informację nam przesyła z punktu jednego do drugiego. No i oczywiście ten ogromny potencjał, który mamy, który w wielu krajach zachodnich został wykorzystany też do tego, aby wpiąć i podłączyć szkoły. W Polsce od 2006 no niewiele się zmieniło. My tylko dlatego, że ten kręgosłup przechodzi blisko placówek oświatowych, więc przy okazji podłączyliśmy chyba 380 szkół. Natomiast z tego co wiem, 2 czerwca będzie prezentowana ankieta, czy wyniki ankiety odnośnie aktualnej przepustowości dostępu do internetu w szkołach. Myślę, że nie będzie dużego skoku cywilizacyjnego. Tak jak 2 lata temu szacowaliśmy, że na łączu szerokopasmowym jest około 5% szkół. Ten odsetek mógł wzrosnąć do 7, 8, 9%. Zobaczymy, jakie będą wyniki tej ankiety. Natomiast nie jest też tak, że my pomimo tego, że tworzymy te nasze rozwiązania dla nauki, doradzamy, to też nie próbujemy podejmować konkretnych działań. I dalej, jak kilka tygodni temu złożyliśmy ofertę też do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, jesteśmy w stanie samodzielnie podłączyć około 7300-400 szkół do kręgosłupa, które są zlokalizowane w odległości nie więcej niż 3 km. Ogromna inwestycja, ogromne przedsięwzięcie. Niestety, w starej perspektywie, już się na szczęście skończyła. Mówię na szczęście, bo dla szkół to była fatalna perspektywa. Bo wszystkie inwestycje, rozbudowy na przykład, czy w szczególności regionalnych sieci szerokopasmowych, nie uwzględniały lokalizacji szkół. Uwzględniały lokalizację Kowalskiego, więc mamy Kowalskiego, szkołę Kowalskiego, internet szerokopasmowy, szkołę bez internetu i internet szerokopasmowy. Oczywiście koparki zjechały, inwestycje się musiały pokończyć, więc teraz będziemy jeszcze raz musieli kombinować jak tą inwestycję, ogromną inwestycję, bo tych szkół jest 30 parę tysięcy, więc mogą sobie tylko Państwo wyobrazić, jak to od strony nawet inżynierskiej jest ogromne przedsięwzięcie. Natomiast znów nie czekając na akcje ze strony ministerstw, podjęliśmy współpracę, bo tak jak wspomniałem, jesteśmy w stanie podłączyć do kręgosłupa 7400 szkół, natomiast Polska jest zbyt dużym krajem, jeśli chodzi o powierzchnię i skala inwestycji też operatorów telekomunikacyjnych jest już zaawansowana, więc w zasadzie mówimy teraz o takim modelu hybrydowym. Chcielibyśmy podjąć współpracę z operatorami sieci telekomunikacyjnych i na odpowiednich warunkach rzeczywiście potraktować te szkoły, bo szkołę nie można traktować tak jak Kowalskiego. W szkole rzeczywiście, ja za chwilę o tym powiem, należy oprócz samego łącza udostępnić też usługi i treści, bo samo łącze szerokopasmowe rzeczywiście do oglądania kanałów telewizji niekoniecznie jest nam potrzebne.
Tu jest przykład Wielkopolska sieć szerokopasmowa i operator Idea. Niestety w różnych regionach w Polsce, to Państwo pewnie bardziej czujecie, będąc czy reprezentując różne regiony, różnie to wygląda z tymi sieciami szerokopasmowymi. Więc myślę, że to nie będzie tylko na bazie kręgosłupa sieci szerokopasmowych regionalnych, ale też sieci wybudowanych przez operatorów telekomunikacyjnych. Tych operatorów telekomunikacyjnych nomen omen jest ponad 2000, więc sieci kablowe i różnego typu. Natomiast jak to zsynchronizować i w jaki sposób ustandaryzować, to jest rzeczywiście duże wyzwanie, tak żeby tym szkołom zaoferować infrastrukturę profesjonalną w kontekście tych łączy komunikacyjnych. No dobrze, ale rzeczywiście szerokie łącze, dostęp do internetu. Co mamy w ofercie w tej chwili? Bo zawsze przy tego typu dyskusjach, pomimo fakt, że ponad 10 lat temu powiedziano nam, że Polskę nie stać na to, żeby podłączyć szkoły, co było dla nas kompletnie niezrozumiałe, to oczywiście zawsze przy tego typu inwestycjach jest, no dobrze, ale co wy chcecie w tych szerokich rurach pchać? Co macie do zaoferowania? To zawsze był problem. No jest sporo materiałów dostępnych w internecie, no może jakieś ciekawe aplikacje do ściągnięcia i to no nie zawsze trafiało na taki, powiedzmy, podatny grunt na tyle, żeby rzeczywiście te inwestycje pchnąć do przodu. Ale troszeczkę się pozmieniało ostatnio, tak? W 2012, jakoś jesienią, byliśmy poproszeni o to, żeby rzeczywiście wesprzeć inicjatywę Ministerstwa Edukacji Narodowej w kontekście szerokiej oferty otwartych zasobów edukacyjnych, słynne podręczniki. Mówię słynne, bo myślę, że jakby było więcej spokoju, to więcej byśmy mogli w tym projekcie uzyskać. Trzech ministrów się przygotowało czy ratowało ten projekt. Prawda jest taka, że zresztą koordynator tego projektu jest na sali. Rzeczywiście, gdybyśmy jeszcze więcej mieli możliwości i większego wsparcia, gdyby nam udzielono, ten projekt był realizowany we współpracy silnej z jednostkami naukowymi, jednym partnerem komercyjnym, rzeczywiście więcej tych otwartych zasobów byłoby udostępnionych. Natomiast myślę, że i tak dogoniliśmy przynajmniej Europę, bo z tego co wiem, to jest największe repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych zgodnych z aktualną podstawą programową. Co więcej, dopuszczonych z 1 stycznia bieżącego roku do obiegu w oświacie. Krótko mówiąc, nauczyciel może wybrać te zasoby edukacyjne i na podstawie tych otwartych, nieodpłatnych zasobów przeprowadzać lekcje w szkołach. Tych zasobów jest kilkadziesiąt tysięcy multimedialnych. Nie chcę opowiadać o szczegółach technicznych tego projektu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam w przerwie. Myślę, że ważne jest to, aby też zwrócić tutaj uwagę na jeden fakt w odniesieniu do tego pytania mojej prezentacji. Oczywiście gro pracy poświęciliśmy na to, aby stworzyć rozwiązanie tak, aby nie szkolić nauczycieli. Co może wydawać się kuriozalne. No dlaczego, jeśli tworzymy system, dlaczego jak tworzymy treści, to nie chcemy szkolić nauczycieli? Ano bo ten system, czy te rozwiązania powinny być w taki sposób stworzone, żeby rzeczywiście były intuicyjne, żeby nauczyciel, tak jak nie czyta instrukcji do telefonu komórkowego, tak nie musiał czytać instrukcji do obsługi w dostępie do otwartych zasobów edukacyjnych. To jest jeden aspekt. Ale rzeczywiście oprócz tego był też wskaźnik we wszystkich projektach. Ja nie brałem wcześniej udziału w pilotażu, który pokrywa 40% populacji. W tym projekcie pilotażowym 40% populacji tak miało być objęte tą interwencją. No i co się stało? Oczywiście te zasoby były udostępniane w jakichś tam kolejnych wersjach, tych zasobów przybywało. Natomiast w kontekście dostępnych technologii w przeciągu chyba tygodnia ten parametr został osiągnięty. W jaki sposób? Ano w taki sposób, że Ministerstwo Edukacji Narodowej tak wysłało komunikat przez kuratoria do wszystkich szkół. My obserwowaliśmy to oczywiście, pomijam fakt, że nas nie poinformowano, ale okej, te twarde testy systemu.
W przeciągu kilku dni rzeczywiście obserwowaliśmy kilka milionów sesji dziennie, więc myślę, że ubiliśmy rekordy popularności Onetów, Interi i tak dalej. Ja tylko chcę pokazać Państwu, jak szybko można przez takie kanały komunikacyjne wymusić pewną interwencję. Oczywiście, że te 40% nie odnosi się do użytkowników, którzy korzystają z tych materiałów. Z wielu powodów. Po pierwsze, od niedawna dopuszczone. Po drugie, jednym z głównych zadań w tym projekcie było to, żeby one były modularne. Czyli po prostu nie musimy tak sekwencyjnie, krok po kroku z nich korzystać. Możemy sobie wybierać materiały, filmy i tak dalej. Więc to już zostawiam urzędnikom, jakie parametry i kryteria przyjmą. Dla mnie najistotniejsze było to, że rzeczywiście można bardzo, bardzo szybko. Tylko dlatego, że jeszcze ponad 3 lata temu tłumaczyłem, że podręczniki nie powinny być dystrybuowane na CD-ROM-ach. A taki był pomysł. Okej, kilkadziesiąt tysięcy otwartych zasobów edukacyjnych, ale w tej naszej ofercie naukowej, o ile e-podręczniki to są stosunkowo świeże zasoby, mamy ponad 2,5 miliona obiektów cyfrowych, które powstały w ostatnich ponad 100 latach. To są muzea, biblioteki, kilka milionów obiektów cyfrowych, do których jest nieodpłatny dostęp. TPC Pionier Net.pl jest to jedno też z głównych źródeł, które wykorzystywane jest w Europeanie. To jest taka biblioteka czy muzeum cyfrowe europejskie. Jesteśmy głównym dostawcą treści. Ten proces digitalizacji obiektów nauki, kultury, on postępuje, więc spodziewamy się też znacznego przyrostu tych treści w tych bibliotekach cyfrowych. Tutaj akurat slajd z prezentacji dla samorządowców z Wielkopolski, chociaż tych bibliotek jest ponad chyba 98 rozsianych po całym kraju i przykładowe instytucje. Tu wydanie Dziennika Poznańskiego z przedednia II wojny światowej bez podtekstu, ale pokazujemy, w jaki sposób te zasoby mogą być wykorzystywane cyfrowe w zupełnie nowych kontekstach, procesach nauczania, uczenia się, w szczególności humanistycznych. Ale nie tylko. No dobrze. Kolejnym takim ważnym z naszej perspektywy przedsięwzięciem było od 2009 roku. Realizujemy różnego typu nagrania z konferencji i warsztatów naukowych i to udostępniamy w ramach Platon TV, tak się nazywa kanał edukacyjny. Naukowe bardziej, bo rzeczywiście źródła ma naukowe, ale pojawiają się tam też kanały dedykowane edukacyjnie. Więc mogą Państwo nie tylko sięgać do tych znanych, popularnych kanałów typu YouTube, ale mogą sięgnąć Państwo do kanałów dedykowanych właśnie aspektom humanistycznym, medycznym, ścisłym. Nauka młodych, czyli doświadczenia, rozmowy z młodymi odkrywcami, naukowe pasy niezwykłych ludzi. Kilka takich ciekawych kanałów, o których warto pamiętać. No dobrze, i to jest nieodpłatne, to nie znaczy, że darmowe, to też nie powinniśmy stawiać znaku równości. Jest nieodpłatne, czyli dla Państwa, dla nauczycieli, uczniów jest to nieodpłatne, ale oczywiście są ponoszone koszty, które nawet w kontekście zużywania energii musimy ponosić. Natomiast do celów edukacyjnych gro tych zasobów jest też udostępnionych na wolnych licencjach i Państwo bez ograniczeń mogą z tego korzystać. Okej. Okay. Teraz dlaczego ja o tym wspominam? A to dlatego, że właśnie we współpracy z operatorami okazało się, że jak oni przychodzili do szkoły, mówili, słuchajcie, macie tutaj szerokopasmowy dostęp do internetu, nie płacicie dużo więcej, a czasami tyle samo, tylko przechodźcie z miedzi na sieć optyczną, to gro szkół wbrew pozorom nie widziało wartości dodanej. I ja też bym nie widział, no bo dlaczego mam, gdyby, mając system informacji oświatowej, tą ewidencję prowadzę tam, nie wiem, jak często, e-dzienniki na telefonach komórkowych, co jest w bodźcu. Oczywiście brakowało w tej ofercie treści i usług, które rzeczywiście dotyczą tego całego środowiska pracy w szkole, tych procesów, które zachodzą w szkole. I okazało się, że rzeczywiście jak ci handlowcy zrozumieli, że nie mówimy tylko o łączu, ale mówimy o zasobach, o usługach, to im się zaczęło dopiero oczy otwierać i
I te rozmowy z samorządami i ze szkołami troszeczkę lepiej wyglądają. No dobrze, ale czym są zainteresowane szkoły? W kilku słowach. Oczywiście szkoły mają, nawet jeśli mają dostęp do internetu, tym szerokopasmowego, mają ogromny dostęp, ogromny problem z nie tylko złośliwym oprogramowaniem, ale różnego typu atakami na własną infrastrukturę. Mają problem z firewallami, czyli takimi powiedzmy wirtualnymi ścianami, które się stawia, zaporami, które powodują, że ten kontekst pracy ucznia w szkole jest chroniony. A jak nie jest chroniony niestety, to dochodzi do różnego typu nadużycia. Przydałoby się rozwiązanie, które oczywiście ułatwi logowanie do różnych sieci, czyli ten kontekst uwierzytelniania i autoryzacji, żeby był odpowiednio dostosowany. No i z chęcią zleciliby na zewnątrz wszystkie aspekty związane z cyberbezpieczeństwem, ochroną infrastruktury. No i bardzo często, gromadząc cyfrowe zasoby, na przykład systemy monitorowania w szkołach, szkoły mają fizycznie znów jeden dysk, który jeszcze leży gdzieś w portierni, więc nie trudno go gdzieś tam złapać i wyrzucić. I rzeczywiście mając rurę, Groszku mówi, że z chęcią by archiwizowało zdalnie w bezpiecznych miejscach takie dane ważne cyfrowe. No dobra. O, trochę o filtracji, usługa filtracji treści. Taką usługę, jak chcielibyśmy w tym modelu, o którym wspominałem, udostępnić nieodpłatnie dla szkół. Jest artykuł 4a ustawy o systemie oświaty i rzeczywiście on zobowiązuje dyrekcję szkoły do tego, żeby wszystkie tematy związane z cyberbezpieczeństwem, odpowiedzialnością tego, co się dzieje w tym wirtualnym świecie na terenie szkoły, za to podnosi odpowiedzialność dyrektor. I dochodzi do takich sytuacji, że rzeczywiście wieszane są antenki, to Wi-Fi jest rozprowadzane po szkole, jest jakieś hasło rozsyłane, po czym to hasło oczywiście po kilku godzinach, później dnia już wszyscy znają. Robione są zdjęcia w szkole, oczywiście z urządzeń mobilnych, wysyłane są na różnego typu portale społecznościowe, żeby wspomnieć o jednym Facebooku. No i co robi szkoła? No, szkoła dowiaduje się o tym od policji, tak, przychodzi komendant, to pierwszą reakcją policji jest, no dobra, to może nauczyciele tak, ale dzieciaki nie. No i wiszą te antenki, dzieciaki przynoszą urządzenia. Co więcej, samorządy kupują teraz sprzęt, wyposażają. No ale z sieci nie można korzystać. Więc nie chcielibyśmy doprowadzać do takiej sytuacji i chcielibyśmy w tym pakiecie usług dla szkół, oprócz tego łącza szerokopasmowego, mówić też o tej filtracji treści. I jeśli ten ruch pójdzie przez naszą sieć, rzeczywiście mamy gro takich techniczno-organizacyjnych procedur, możliwości, żeby rzeczywiście z różnego typu atakami sobie poradzić. A jeszcze powiem o jednym, serwerowi. Stare, dobre serwerowe, które przy podłączeniu do internetu stanowią idealne środowisko do tego, żeby właśnie ze szkół przeprowadzać różnego typu ataki. A Państwo nawet nie będziecie tego świadomi. Co więcej, ataki będą później zgaszą, albo jakieś bitcoiny policzą, coś tam jeszcze się zadzieje. To się dzieje gdzieś tam w wirtualnym świecie. Okej, okay. Teraz o trochę Eduroam. Eduroam jest pomysłem i w zasadzie już usługą produkcyjną od wielu, wielu lat, którą udostępniamy głównie na uczelniach wyższych. Chodzi o to, aby użytkownik rzeczywiście w sposób bezpieczny logował się do sieci bezprzewodowej i żeby operator wiedział, z jakiego urządzenia wykonywane są różnego typu akcje w tym wirtualnym świecie. Mając taki certyfikat, wykładowcy, akademicy, nauczyciele, akademicy, studenci jeżdżą po całym świecie, jeżdżają na kampus, na każdym kampusie mają dostęp do nieodpłatnej sieci bezprzewodowej. I podobny model chcielibyśmy przetestować, czy wdrożyć docelowo w szkole. Przynajmniej dla kadry pedagogicznej. Tak, żeby Państwo, przemieszczając się z jednej szkoły do drugiej, dzięki temu certyfikatowi, byli w stanie rzeczywiście w różnych, znaczy na terenie różnych szkół mieć dostęp do sieci bezprzewodowej. To pokrycie sieciowe Eduroam, tak jak Państwo widzicie,
obejmuje cały świat, gro instytucji publicznych, Poznania na przykład Stary Rynek, Plac Wielkopolski, w urzędach coraz częściej ta usługa jest dostępna. Proszę nie mylić tego z komercyjnymi hotspotami. To jest typowo sieć udostępniona dla celów takich właśnie, czy dla pracowników i studentów, nauczycieli, uczniów, mam nadzieję, nieodpłatnie we współpracy z operatorami sieci naukowych na całym świecie. No dobrze, teraz jeszcze parę słów. Usługa powszechnej archiwizacji, ile jeszcze mam? Minut? Już koniec, tak? Już koniec, przepraszam, to ja się cały czas 40 minut tutaj jakoś sobie za... Bardzo szybko. Usługa archiwizacji, też coś, co szkoły rzeczywiście chcą wykorzystywać. Gros scenariuszy, czyli te krytyczne dane, które mają Państwo na terenie szkoły, można przez te rury nieodpłatnie do tej sieci chmury, którą my udostępniamy. I teraz już bardzo szybko, tylko przelec. Cyfrowa szkoła 14-22. Duże wyzwanie, bo w regionach jest ten program. O ile w Wielkopolsce jeszcze jest to projekt systemowy, w pozostałych regionach jest to projekt konkursowy. Jest duże rozdrobnienie, naprawdę duże wyzwanie dla regionów, aby te inwestycje tak pokierować, żeby ten efekt synergii uzyskać. I już tylko kończąc, my w kontekście edukacji nie chcielibyśmy się wypowiadać, nie mając doświadczeń, a w szczególności nie eksperymentować nie na nauczycielach i uczniach, tylko z uczniami i nauczycielami. Na ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu otworzyliśmy taką przestrzeń, zapraszamy nie na szkolenia, tylko zapraszamy na zajęcia nauczycieli i uczniów. Chcemy pokazać różne nowe technologie, w jaki sposób można wykorzystać wirtualną rzeczywistość, często, gęsto wyciągać dzieciaki z wirtualnej rzeczywistości, bo to jest moim zdaniem większym wyzwaniem. W różnych kontekstach, przestrzeniach imersyjnych, tutaj przykładowe zdjęcia, tylko bardzo szybko. Naturalne interfejsy użytkownika, czyli to, z czym dziecko ma od małego do czynienia. Piasku, obiekty i tak dalej, to wszystko może być wykorzystane w połączeniu z technologią. Nie musicie naprawdę wciskać im tylko i wyłącznie tabletów. Rozszerzona rzeczywistość, to akurat kontekst programowania. Pokazywaliśmy na warsztatach, w jaki sposób można w bardzo prosty sposób wykorzystać rozszerzoną rzeczywistość, klocki do nauki programowania, no i internet rzeczy. Ogromne wyzwanie. Te wszystkie małe gadżety, sensory będą podłączone do internetu od strony bezpieczeństwa, wydajności. I dziękuję za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.